Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj paczki z ikoną na raju i nie tylko. No i ponadto, w tym momencie jak to oglądacie, trwa live, podczas którego odbieramy też nagrodę za Champions, robimy paczkę z Optimusem na raju. No i do tego będziecie mogli wygrać słuchawki od Rokata i Turtle Beach. Także wbijajcie po obejrzeniu odcinka koniecznie na live'ika, bo nie będzie trudne zadanie, aby je zgarnąć. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku, a my startujemy! Okej, moi drodzy, no i w końcu doczekaliśmy się wyzwania o ikonę Prime, natomiast wydaje mi się, że w związku z wymaganiami, jakie są, to ten drop będzie dramatyczny. No ale trzeba zrobić, bo ponad 20 dni chyba czekałem i codziennie mówiłem, może już dzisiaj, może już dzisiaj. No i w końcu oddało. Przypalam wszystko, co jest niewymienne, więc nic ta ikona nas prawdopodobnie nie będzie kosztować. Natomiast, czy coś ciekawego trafimy? Zobaczymy, w przyszłym tygodniu pewnie się pojawi Icon Pick, więc jak chcecie przetrzymać, to sobie przetrzymajcie overalla na Icon Pickach w przyszłym tygodniu. No i też pewnie będzie wyzwanie o ikonę Prime lub Optimus. No dobra, no a za to dostajemy jaką paczkę? Nawet nie wiem, w sumie zwróciłem na to uwagi. Natomiast chyba nie ma żadnej drużyny specjalnej, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle to otwierać. No i pierwsze wyzwanie jest teoretycznie najtrudniejsze zrobione. Lecimy na drugie. U85. Okej, moi drodzy, no to teraz ostatnie wyzwanie o ikonę Prime. Nie ukrywam, że karta ofensywna na Rajo to jest to, czego szukamy. No ale zobaczymy. No udało się to zrobić wszystkimi kartami niewymiennymi. No i teraz czy poleci coś? Wjeżdża. Ikona Prime! Co jest? Co? Yeah. Strolowany byłem tymi paczkami, co były za dwa w jednym i dlatego tak się stało. Ale dobra, leci. Kolejna paczka z ikoną Prime, a właściwie pierwsza na Rajo. No i zobaczmy. Dobra narodowość, ofensywna karta. Błagam, nie Włochy. Jest Portugalia, Eusebio, HP, Deco, ja pierdziela. Nie wierzę. Ja pierdziela. Masakra. No to trafiamy, proszę Państwa, potężnego Deco na Rajo. No i to oznacza jedno, widzowie. Karta warta 100 tysięcy, brakuje do ćwierć miliona końców. No i to będzie karta na przepałkę w przyszłości. No to oznacza jedno, no trzeba zrobić dla widzów jeszcze jedną paczkę z ikoną Prime. Mam nadzieję, że w tej drugiej poleci nam coś lepszego. Dobra, moi drodzy, i ostatnie wyzwanie na Rajo, no i zobaczymy, co teraz wypadnie. Niestety obiecałem paczkę w ciemno, więc będziemy musieli otworzyć w ciemno, chociaż nie chciałbym. Ale zostałem zmuszony na poprzedniej live'ie. Ale boję się najgorszego, patrząc. To, co było w pierwszej paczce. No ale dobra, włączamy monitor. Leci paczka z ikoną Prime. No i zobaczmy. Zobaczmy, leci. My wyłączamy za momencik podgląd. Uwaga. Wyłączamy, 3, 2, 1, 0. Pomijamy. Wydaje mi się, że nie ma szans na żaden duplikat. Bo wszystkie ikony, które posiadam, to nie są Prime. R2 do klubu. Powinno być git. Chyba nie zjanuszowałem. Nie zjanuszowałem, o dziwo. No to teraz. To teraz zobaczmy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj odda faktycznie. Ale czy tak się stanie? No dobra. Narodowości i zapraszamy. Zaczynamy od... A, Włochy. Od razu. Fabio Cannavaro Prime. Okej. Okay. Tylko będzie problem, bo w obronie mam potężnego Mbabu, a Cannavaro nie jest lepszy niż Mbabu, to na pewno. Więc nie widzę raczej szans, żeby Cannavaro się utrzymał na pierwszym składzie. Bardziej jako zmiennik chyba, bo co więcej. Dobra, jedziemy. Kolejna ikona Prime, proszę Państwa, no i zobaczmy. Czy teraz będzie lepiej? Jest. Walkout, jaki kraj. Walia! Nie wierzę, co jest grane! Tego nikt się nie spodziewał. Ryan Giggs Prime, matko boska. Ja pikole, widzowie. Jak wy to oglądacie, nie róbcie tego, naprawdę. Broń Boże. Lecimy, moi drodzy. Kolejna paczka z ikoną Prime. No i sprawdźmy, czy będzie ktoś potężny. Oby dobra narodowość, oby tutaj zaczęło się odkucie. Jest Meksyk, a to oznacza jedno. To będzie potężny
potężny Hernandez. Ua. Hernandez, ikona, która na pewno będzie warta więcej niż Ryan Giggs, który oscylował w 140 tysiącach. Tak jest. Ponad ćwierć miliona końców kosztuje tutaj Hernandez. To będzie ogólnie paczka, w sumie nie wiem, która. A to nie ma znaczenia, bo liczy się to, że była dobra. Prawdopodobnie piąta, jak wy to oglądacie. Nie, 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 nie. Jezus Maria, Ryan Giggs, Jan Rush. Te ikony w ogóle nie leciały, a teraz lecą? Nigdy. Waria była raz na 100 paczek. Teraz jest dwa razy waria na 5 paczek. I jej. Te wszystkie wycieki, co pokazało, jak oni potrafią manipulować tym dropem, to naprawdę to się sprawdza. Sprawdźmy kolejne wyzwanie. Czy jest szansa? Holandia SN? Krajf. Nie dadzą Bergkampa. Wiesz skąd ja to wiedziałem? Jezus Maria. Dobra, kolejna próba. A i sprawdzamy, i sprawdzamy. Czy to może być ten moment, kiedy jakaś Brazylia wyleci? Francja? Argentyna? Eśpe. No tak, gdzie Maradona? Przecież Maradona z Argentyny nam nie poleci. Veron. To jest oficjalnie jeden z największych skamów, jakie EA dokonało w ostatnich latach. Oficjalnie. Oficjalnie. Juan Sebastian Veron. Czy jakakolwiek karta trafiona będzie warta 300 tysięcy więcej? Na razie jest 100 tysięcy, 130, 150. Tutaj niecałe 200 tysięcy Veron. Leci. Kolejna paczka z ikoną Prime. Kolejna paka z ikoną Prime, proszę Państwa. I czy tym razem będzie lepiej? Uwaga, uwaga, uwaga. Jest Niemiec. Jest SP, jest szansa na Mateusa. Zgadnijcie, czy będzie i dlaczego Balak. Nawet ta karta się nie odkryła, ja już wiedziałem. Ja już wiedziałem. Po prostu skandal, skandal. Ale to i tak nie jest najgorsza karta z tych, jakie możemy trafiać. Ale oczywiście Mateusz to nie mógł być, bo się nie da trafić dobrej karty. Kolejna próba, kolejna paczka z ikoną. No i sprawdzamy. Co tym razem się wydarzy? Anglia, napastnik. Mur, mur, mur. Czy ja mogę przewidywać przyszłość? Oczywiście! Mogę przewidywać przyszłość. Widzę Anglia Sio. Może być dobry Campbell, dobry Ferdinand, ale absolutnie nie da się ich trafić, bo tylko jest obniżony drop i lecą najgorsze możliwe karty. I tutaj mamy Mura. No to sprawdzamy, proszę Państwa. Kolejna paczka z ikoną. I przed nami, uwaga, uwaga, kolejne emocje. Jest Rumunia, kurwa! Nie mogę! Co jest? Walia Rumunia, wszystko leci! Ale tym Hadzim się fajnie gra. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Hadzi jest spoko. Ale to też jest karta, nic nie warta, no, no, ale. Jest. Duplikat Hadziego. Niewymienny duplikat Hadziego. Nie wierzę. Chłop zagrał Hadzim 195 spotkań i jej postanowiło wymienimy mu na kartę świeżą. Tego nikt się nie spodziewał. No dobra, lecimy. Kolejna próba. Kolejna ikona. Najniższe kursy były na to, że narodowością będzie Dania. Ale mamy Didiera Drogbę. No. Biorąc pod uwagę, co się trafia, no to takiego Didiera Drogby, no trzeba tak przyjąć i się cieszyć. Bo niestety, drop, który tutaj jest skandaliczny, no ale wiadomo, że Didier Drogba nie pasuje do końca do tego silnika gry. Natomiast jak w polu karnym już dojdzie do swojej pozycji, no to wykończenie ma na wysokim poziomie. No między 500 000 a 600 tysięcy Didier Drogba, to jeszcze not bad, biorąc pod uwagę, co się trafia. Trafiliśmy potężnego Irlandczyka z Wybrzeża Kości Słoniowej. Tak poważnie, zobaczymy co teraz. Zobaczymy co teraz. Może to już jest kierunek, w
który będzie już tylko i wyłącznie dawał lepsze trafy. Portugalia. PS. Luis Figo. Ale za tydzień z Icon. Ten Pirlo. Boże, ten Pirlo, ten Figo. Też nie jest najgorszy, no, względem tego, co trafiamy. To jak najbardziej spoko, jak ktoś ma Ronaldo, Eusebio. Jak będzie teraz flaga Włoch. Jak będzie teraz flaga Włoch, to poddaję się. Zobaczmy, kolejna paczka z ikoną. Czy to jest czas na potężnego nakatę, tudzież Jarka Litmanena? Brazylia, nie, to Enka, Nazario, no kto inny? Nazario, to musi być Nazario Prime! Let's go! Nie, za co dostałem przed chwilą bana. Jednak można, widzowie. 12 milionów? Ja pierdzielę. Jeden Nazario na 100 paczek. No nie, nie na 100, ale... Jednak można. Kurwa. Zaraz się okaże, że to jest duplikat, widzowie! Zaraz się okaże, że to jest duplikat. No więc potężny tata, Nazario trafiony. No i zobaczmy. Zobaczmy. Ile ten Nazario jest wart? Nie ma go tutaj na rynku, no na PC. To się nie dziwię, czyli 15 milionów można powiedzieć karta. Karta warta na tym PC. Na konsolach gdzieś w okolicach 12 milionów chodzi Nazario. Ale zobaczmy, jak do tego składu się tutaj wkomponuje. Unicorn Team. Zobaczmy, co my tu mamy. No myślę, że się wkomponuje tutaj idealnie. Mamy kogo wymieniać. Bryson, 6 zł. Takiego leci kolejna ikona. Ja bym czemu? Przyjął w swoje szeregi do składu. W końcu to nie byle kto, bo piękna legenda Realu. O! Do tego jeszcze Nazario de Lima. A mówią, że Real Madryt słaby. Zambrotta. A pięknego klubu. Elegancko. Dobra. Kolejna paczka z ikoną. No nie. Zobaczmy. Mateusz Butienko El Patrono, 5 zł. Widzieć to nie! To naprawdę i tak dobrego humoru. Nymania, widzieć nie! Dobra, kolejna paczka, kolejna ikona. Portugalia, HPO, Rui Costa. Wracamy niestety do złego. Mister Rui Costa. Chociaż może jako jakiś SP. Jak ktoś gra wąsko, to jeszcze taki Rui Costa da radę. No ale to też nie jest karta z cyklu Game Changer, co świadczy o tym wartość. Okej, okay. No dobrze. No to lecimy, moi drodzy. Kolejne dwie ikony Prime tym razem. Zobaczymy, czy to może oznaczać, że chociaż w jednej będzie... No ale to jest... temat rzeka, bo dzisiaj naprawdę humory z reguły mamy popsute. Tutaj jest Hiszpania, jeśli o to wiadomo, że już nie będzie nic grywalnego. Zobaczmy, Carles pojął na 70 tempa, to no z nim niestety też nie podbijemy. Boisk, ale fani Realu na pewno mogą tam mieć jakiś fan z graniem Puyolem, ale na pewno nie Foot Champions. Tam już problemy Neymana byłyby w każdym meczu. Natomiast zobaczmy kolejną paczkę. Tutaj powinno być lepiej. Po takim Pirlo musi być. Jezus Maria, Guardiola. Pirlo Guardiola, dwóch z Barcelony. Jak się okazuje, jesteśmy na koncie kibica Realu Madryt. Nie, mam nadzieję, że nie, ale... No nie wierzę. A, powiedziałem w poprzednim chyba ten, Realu? Chodziło o Barcelonę oczywiście. Że dwa razy Barcelona, Pirlo i Guardiola. No i to oznacza, no właśnie. Mamy nadzieję, że nie jesteśmy fana Realu, tylko fana Barcelony. Dawaj w ciemno. O kim? A tych w ciemno nie będzie na odcinku jak coś. Ale możemy. Dobra, to wyłączam monitor. Leci paczuszka w ciemno. Wyłączamy podgląd. Pomijamy. 3, 2, 1, cyk. 3, 2, 1, 0. Pomijamy. 3, 2, 1, 0. Pomijamy. Powinno być git. Cyk. Zacznijmy od Anglii, żeby wyeliminować tą Anglię.
Dobra, dwie paczki z ikoną. No, poprzednim razem dwa razy Hiszpania. Dwa razy zawodnicy Barcelony, a teraz... Aż się boję, może dwa razy Brazylia. Anglia. Napastnik. Lineker. Shearer jeszcze. Alan Shearer. Nie był jakiś znak, skoro tam była dwa razy Hiszpania, to tutaj będzie dwa razy Anglia. Alan Shearer, Gary Lineker, taki atak? Oby nie, oby nie. Nie chcemy Anglii, chcemy inną narodowość. Wszystko oprócz Anglii akceptujemy. Yeah. Nie, to jest po prostu niesamowite. Niesamowite. Mamy gorsze momenty. Publika zaczyna się trochę burzyć. Ale my się nie poddajemy. I liczymy, że to już jest ten moment, kiedy będzie. Nie Lothar Matthäus, a Michel. Lothar Matthäus! Łoho, Baben, a więc jednak daje. Kolejny potężny traf. Lothar Matthäus, okej. Okay. No a więc jednak można. Wow, drugi potężny traf, Lothar Matthäus, elegancko. Karta wyśmienita, warta 1,4 gdzieś miliona pewnie na tym etapie gry. No i sam go mam w pierwszym składzie, polecam. No dobrze, sprawdzamy. I kolejna paczunia. A w środku... Schmeichel, okej, okay, nie, no dobra, jak Schmeichel, no to to... Powiem wam tak, ten Schmeichel to jest... Lepszy niż te Rui. Koszty, deko i tak dalej, bo w tym Schmeichelem można grać do końca gry. Dobra, kolejna paka z ikoną. No i zobaczymy, zobaczymy. Prawdopodobnie będzie ikona Chelsea Londyn. Taką dostałem informację. A czy tak się stanie? Szwecja. No to nie jest ikona z Chelsea. Henrik Larsson. Henrik Larsson, przez wiele uważanych za dzika. Natomiast jest to karta warta nie więcej niż... Wow, nie ma na rynku! Chłop warty 15 milionów! No dobra, to lecimy. Kolejna paczunia. I sprawdzamy, i sprawdzamy. Co tutaj poleci ciekawego? Włochy, o nie. A, PO, okej, okay, okej. Okay. No to Gianluca Zambrotta, no to jeszcze jest taka, taka karta, gdzie... Gdzie jest spoko, bo może grać i na PO, i na SIO. Więc jak najbardziej spoko. Gianluca Zambrotta jako kolejny. Elegancko. No to lecimy. Kolejna paczka. Kolejna paczka z ikoną Prime. I kto tym razem zagości? Italiano. SPD, Gattuso chyba. No średnio. Średnio, średnio na tym etapie taki Gattuso. Gdybyśmy to trafili kilka miesięcy temu, jeszcze okej, okay, a teraz to nic z tym nie zrobisz. No ale zobaczymy. Kolejna paczuszka. Kolejna ikona. I tym razem... O! Stoiczkow, okej. Okay. Stoiczkow jest spoko. Tutaj nie można narzekać. Stoiczkow jak najbardziej fajna karta. Jeszcze w Prime jest spoko. No jego wersje Baby i Medium są spoko. A co dopiero Prime i ta karta swego czasu to chyba nawet 2 miliony kosztowała, ale na tym etapie gry tyle tych kart wyszło specjalnych, że już pewnie tam poniżej miliona, no właśnie. Ponad około 700 tysięcy, ale karta jak najbardziej spoko, fajnie się gra z stoiczkowym. Mamy widzowie, znaczy co? Dobra, kolejna paka. Kolejna paka, kolejna paka. I sprawdzamy. Co my tu mamy? A mamy Anglię, SP, to nie może być chyba nic dobrego. Chociaż Gerrard jest chyba taki do zaakceptowania, ale jest Frank Lampard. No i powiem szczerze. Na pewno to nie jest szczyt marzeń, Frank Lampard, chyba że jest się kibicem. No dobra, leci kolejna paczka z ikoną Prime. No i zobaczmy, co tym razem nam poleci. Anglia, napastnik, oj. Ian Wright, 89 overall. Ale jest małe prawdopodobieństwo, nie, na to.
Dobra, zobaczmy, może teraz będzie coś lepszego. Uwaga, kolejna paczka z ikoną, a w środku jaką mamy narodowość? Może jakaś Brazylia nas odwiedzi? To może być dużo kart. SPO. Kaka, okej! Okay. Jest dobrze. Kaka, kaka, gol! Kaka na SPO jak najbardziej. Daje radę. Jestem ciekawy, jaką wartość ma kaka na tym etapie gry. Porównajmy sobie cenę. I kaka kosztuje ponad 800 tysięcy coinsów, więc elegancko. No kaka jest na pewno kozakiem. Jeszcze te 5 gwiazdek sztuczek. Oh.